Cześć, witajcie, widzimy się w odcinku eksperymentalnym. Dzisiaj wpadam na grupę Filmujemy, czyli na moją grupę i waszą grupę. Jeżeli jeszcze tam nie jesteś, to musisz tam być. I zrobię dzisiaj przegląd tej grupy. Mam nadzieję, że będzie miło, przyjemnie, fantastycznie. Aniusio, po koleżeńsku. Jak widzicie, są za mną lampki, więc wprowadzam już świąteczny klimacik grudniowy. Ale, żeby ktoś mi nie powiedział, że za wcześnie, dla mnie to jest taka Filmujemy mood. W sensie, no co roku w grudniu muszą być lampki, za styczniem zazwyczaj już nic nie ma i zapowiadam, że w grudniu będzie więcej filmów niż zazwyczaj, bo stwierdziłem, że żeby do czegoś dojść, trzeba trzeba szybciej robić i więcej robić. Po prostu. Najnormalniej na świecie. Zaczynamy. Uprzedzę już twoje pytanie. Szymony, gdzie mogę wysłać filmik, żebyś go sprawdził? Czy będziesz oglądał filmiki na grupie? No, do tego chciałbym stworzyć zupełnie inny format. Jeszcze nad nim myślę, jeszcze nad nim pracuję i będę go wprowadzał bardzo, bardzo, mam nadzieję, jak najszybciej tylko będę w stanie. Czyli wtedy jak go wymyślę. Jak już go wymyślę, to będziemy ogarniać to, żeby były filmy wasze oceniane tu, ale żeby to jakoś ugryźć, żeby to miało więcej po prostu sensu, więc w tym odcinku nie będę oceniał żadnych filmów, a raczej pokażę wam, jak wygląda życie grupy, co tutaj się dzieje, poczytamy komentarze, udzielę kilku odpowiedzi już na te posty, które być może są bez odpowiedzi. Wydaje mi się, że to może być ciekawa forma, żeby się troszeczkę rozerwać, żeby zrobić coś innego i na kanale, i w mojej głowie, i w różnych rzeczach, więc bez zbędnego lecimy. Dobra, jesteśmy już na grupie i tutaj wszędzie jest ukryte, żebyście nie wiedzieli, kiedy ja co robię, ale to pewnie będzie do zweryfikowania. Łukasz Pietryczko tutaj z Cieszyna wrzuca film i dużo faktycznie tych filmów się na grupę wrzuca. Większość z tych filmów faktycznie są to takie filmy amatorskie, filmy semi-pro, ale to nie ujmuje nic, Filmujemy. A to na pewno będę musiał obejrzeć, skoro to jest z Cieszyna, z mojego miasta. Mariusz, cześć, ciekawie mnie, kto z was był fotografem, a ostatecznie został filmowcem. Sam jestem fotografem, ale film coraz bardziej mnie ciągnie i nie oszukujmy się, ale film jest bardziej przyszłościowy, według mojej opinii. To jest ciekawa opinia, ale ciekawe, co na to wypowiedzą się inni użytkownicy grupy. Rozwijamy sobie komentarze. Staram się uczyć tego i tego, bo jestem amatorem, dla mnie jedno nie wyklucza drugiego. To jest całkiem słuszna uwaga, bo faktycznie jedno nie wyklucza drugiego, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie powinniście wybrać odpowiednią drogę, w sensie tą, która was bardziej jara i ją szlifować mocno, mocno, mocno. Bo najgorzej jest być taką pipciusią w jednym i w drugim. Lepiej być taką mocną, solidną pipką w jednej rzeczy. Jasiek, ja zaczynam od filmu, teraz właściwie mocno przekonałem się również do zdjęć. Ciężko stwierdzić, co jest bardziej przyszłościowe. Myślę, że zarówno zdjęcia, jak i filmy będą utrzymywały się na tym samym poziomie. Ja uważam troszeczkę inaczej, patrząc pod kątem chociażby social mediowym, jednak wideo marketing mocno, mocno się rozpycha na rynku marketingowym. Jest zauważalna kwestia wzrostu w porównaniu do stylów, czyli do nieruchomych obrazów, to ruchome obrazy jednak generują zdecydowanie między innymi większą konwersję, bardziej przyciągają uwagę widza, co jest normalne i możemy bardziej je lepiej wykorzystywać. Ja uśmieszek. Około 10 lat robiłem zdjęcia, od zeszłego sezonu działałem przy filmie, ze zdjęć zrezygnowałem, bo miałem już ich po prostu dosyć. Czapkę mam, bo mogę i po drugie jest grudzień, więc jest zima, a ja nie grzeję, bo oszczędzam. 10 lat robi zdjęcia, nie dam rady, serio stary Tomek. Chociaż z drugiej strony już 8, zajmuję się filmem. Nie jest wcale przyszłościowy, mnóstwo osób kuje bez lusterkowca i zaczyna filmować, próbować. Myślę, że max 2-3 lata i będzie mega przesył na rynku filmowym. I tu się Mariusz udziać. Ja wiem, na nowy programu trzeba poświęcić o wiele więcej czasu niż na przykład na Lidma. Moim zdaniem to zależy od rejonu. Fotografów jest już wszędzie pełno, za to dobrych filmowców mniej. Tak jak kolega napisał wyżej, nauka programu trwa o wiele dłużej. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie inaczej. Wbijamy sobie teraz na film. Tu nam się wyświetli jakaś, niekoniecznie od Smarzowskiego, bo tu Smarzowskiego nie chciałbym w ten temat akurat angażować, z czystego szacunku do twórczości pana Wojciecha, ale wpiszemy sobie filmy weselne. I tu nam wyskoczy jedna z jakichś takich stron typu tam ja spróbuję, słuchajcie, to tak zrobić, żeby nie reklamować tej strony, bo nie lubię ich praktyki marketingowej i nie chciałbym jakby wchodzić w jakiekolwiek korelacje, ale wpiszemy sobie, że szukamy sobie fotograf ślubny Śląsk.
wpisujemy sobie... Dobra, wpisujemy sobie fotograf ślubny foto, przekonaliście mnie. I co? Znalezionych ofert mamy 293. Ale to jest źle, bo wpiszemy sobie bardziej ogólnie. 3237 fotografów, a teraz wpiszemy sobie filmowiec. Albo film ślubny. 204. Kamerzysta. 427. Film. Filmowanie. 187. Film. Film studio. Six and a half hours later. Dobra, dochodzę do wniosku, że akurat w tym case albo źle szukam, albo faktycznie Jan ma chyba rację. Ale w moim takim personalnym odczuciu, które jest poparte tylko i wyłącznie moimi danymi instytutu z mojej głowy, wydaje mi się, że na tym podstawowym levelu faktycznie jest być może lekki niedosyt ludzi, którzy zajmują się filmem, ale to się tak diametralnie zmienia i rynek tak cały czas ma takie sitko, przez które ci różni ludzie przechodzą, że summa summarum w tym takim zawodowym kręgu ludzi zajmujących się i filmem, i zdjęciami niewiele się zmienia, bo faktycznie jest dostępny się aparat. 2000 zł człowieku i masz aparat. No okej, masz, tak? Ale cała reszta umiejętności, którą musisz nabyć i przebicie się jednak może spowodować, że ten aparat zostawisz na półeczce. Cześć, czym rozpraszacie lampy, a Fresnel? Jest taki odcinek na moim kanale, może nie o rozpraszaniu, ale ja tu w ogóle się wypowiedziałem. I tylko powiem tak, że folia do pieczenia, Jan niezbędny, sprawdzony patent. Zrobię w ogóle odcinek o czymś takim, bo ja lubię takie januszkowe patenty. No nie ukrywam, troszeczkę januszkiem jestem, jak każdy z nas po prostu. I właśnie filmujemy, zobaczcie, na przykład jest tutaj jakieś pytanie o laptopa. Świadomy użytkownik, bo przeszukał parę postów, a to jest istotne, ponieważ jest system hashtagów. Wpisujesz najpierw hashtag, jeżeli nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, to piszesz posta i dodajesz hashtaga również, żeby inni mogli znaleźć twój post i żeby on właśnie był w tym systemie. Ktoś tutaj nie znalazł odpowiedzi i tutaj mu ludzie odpytają i jest tutaj Karol Iwan, ja cię Karolu pozdrawiam, pewnie będziesz do mnie dzwonił i będziemy sobie przyjemnie rozmawiać. Karol jest niesamowicie doświadczonym użytkownikiem. Ja go bardzo szanuję za to, że znajduje czas, żeby odpowiedzieć na grupie filmujemy. Ja bardzo sobie to cenię, że są zawodowcy, a Karol jest mega zawodowcem. Chociażby on użyczył swojego reda do jednego z odcinków, który tu wyskakuje, albo tu, albo gdzieś tu. Na pewno karta wyskoczy, obiecuję. Także no, szacun. Ten, słuchajcie, post w ogóle Jarka, mega petarda, bo wrzucił film look, jak sobie coś tam ogarnia. I sobie coś color gradingował. Miał być to cover piosenki z filmu Rocky 3 i tak sobie ponuro. Przede wszystkim oczywiście pasy wjechały. No jak pasy wjeżdżają, no to wiadomo, że jest cinema look. Oczywiście ja się z tego śmieję, bo ja sam w odcinku o film looku o tym mówiłem, ale od wtedy się wszystko pozmieniało i zauważyłem, że teraz jest tendencja do pasy to nie jest cinema look. On dodał pasy i myśli, że to jest cinema. Słuchajcie, on dodał jeszcze PNG class timeline i nie wyrenderował tak jak powinno, czy nie uciął tego, tylko to jest wystarczy na ciebie. Jak ktoś wam tak pisze, to nie przyjmujcie się, prawdopodobnie gadacie, nie wiem, z kimś po prostu dziwnym człowiekiem. Jest tyle rzeczy, które można robić i skupianie się na jednej rzeczy jest totalnie złe, więc ja bym się nie przejmował na waszym miejscu. Ale wiem, że są tacy ludzie, którzy się zepną gdzieś w środku i... No i Jarek tutaj, słuchajcie, poszedł z color gradingiem, szacun, mnie się podoba. Jest fajnie, elegancko, trochę jest zjechane z highlightów, jest dodany taki fajny niebieska poświateczka, jest ta rudość, która tutaj jest gdzieś występująca, również podkreślona, fajnie się skontrastowało nam ta linia drzew do neba. Miodzio. Witam, Lilput A7S podczas pracy z A6300 na gimbalu czasami traci połączenie. Ma ktoś gdzie możliwie kabel do polecenia? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ te kable pierdol... Tu możemy to scenzurować, bo poniosły mi nerwy. Te kable po prostu powodują, że... No ja po prostu wam powiem, jaką ja mam taktykę. Ja mam na dzień dzisiejszy z AliExpressu zamówione, w sensie już do mnie przyszły 4 kable HDMI na takie mikro, bo mówimy o takim mikro wejściu.
i po prostu mam je zawsze przy sobie w plecaku, bo to jest loteria. A co najśmieszniejsze, te metrowe kable szybciej mi się psują niż jeden kabel, i teraz mam nawet podgląd wyciągnięty przez ten kabel 5-metrowy, który się nie chce zepsuć. No nie wiem, być może tędy droga. Niemniej jednak te kable to jest mega wielkie gówno, które po prostu nie rozumiem tego. Kiedyś zamówiłem, podkusiłem się ceną i jakością, mówię, a zamówię sobie jeden, a porządny, a drogi, a dobra, a wykosztuje się. Zamówiłem kabel za około 130 zł. Ile? Popularny producent monitorów i rekorderów do kamer nie wytrzyma 5 minut. Serio. I słuchajcie, bo to jest pierwszy odcinek, więc nie jest ta strefa jeszcze rozkręcona. Zróbmy taki hashtag memy filmujemy. Będę je wrzucał do następnych odcinków. To mogą być memy ze mną, to mogą być jakieś głupie memy po prostu, jakie sobie wymyślicie, ale stricte związane z naszą branżą, z branżą filmowania, częściowo z branżą zdjęć, jeżeli macie ochotę, śmiało róbcie, a być może wejdą one do odcinków. Podejrzewam, taka rada moja, że będzie ich mało, więc jak wrzucisz, to i tak pewnie wejdzie do odcinka. No i a propos jeszcze głupich memów, no to znalazłem takiego jakiegoś starocia. Kiedy motywujesz do czwartej w nocy, o 7 rano wstajesz do pracy. Jeszcze sobie kawusie i będzie git. To jest bardzo znany case z naszej pracy. Ja teraz jest druga w nocy, nagrywam ten odcinek. A rano trzeba wstać i działać dalej, ogarniać resztę tematów. I to jest fajny taki branżowy mem, bo zazwyczaj tak to wygląda. Zgarnął 310 lajków, wow! No i słuchajcie, tu mamy takiego amerykańskiego mema, ale myślę, że każdy go zrozumie, a jak nie, to będziemy tłumaczyć. Tu się prezydenty w Ameryce zebrały, albo ludzie rządzące Ameryką. I tu jest taki mem, taki sytuacyjny. And then he said, I have a red camera. A to on tak naprawdę miał jakiegoś kompakta, ale w czerwonej obudowie. Wy znacie te kompakty z czerwonymi obudowami, zwłaszcza w jakichś sieciówach, nie? Są zazwyczaj najsłabsze modele, jakie można sobie wyobrazić, ale producent stwierdził, że wrzuci metodę personalizowania, więc wrzuca jakiś taki jaskrawy zielony, jaskrawy niebieski i jakiś taki właśnie czerwony. A chodzi o red camera, to są takie porządne, filmowe, prawdziwe kamery. Bardzo, bardzo drogie i w ogóle, jak ktoś mówi, że ma reda, no to... No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta seria będzie ciekawym eksperymentem i czymś innym, luźniejszym. Wyciągnijmy kija po prostu z wiadomej części ciała. Zapraszam na grupę Filmujemy i wrzucajcie posty na grupę, bo być może twój post będzie właśnie tu, w tym szkle. Trzymajcie się, na razie, cześć.